Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich. No już tym razem bez ostrych słów, też do pana Rafała, bo jednym z wątków właśnie tych wywodów, które pan tam pisał, to jest, że my jest naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, że on jest właśnie wycisnął na nas, właśnie cytuję tutaj 1:22 do Koryntian, drugi, o, 20. Bogu na chwałę, tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek ducha w sercach naszych, tak? I o tą pieczęć tam pisze, cytuję ten fragment, że jak mamy pieczęć, to już jesteśmy zapieczętowani na własność, jak można odpaść i tak dalej, i tak dalej. Panie Rafale, pisze to do tych samych Koryntian, prawda, do których, którzy zgrzeszyli, tak? Pisze, on też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek ducha w sercach naszych, czyli czyich? Świętego Pawła i Koryntian. I to jest pierwszy rozdział drugiego listu do Koryntian. I teraz zobaczmy, panie Rafale, jak tutaj pańskie myślenie i w ogóle protestanckie jest krótkowzroczne, ułomne, żeby nie powiedzieć, tak jak w poprzednim nagraniu, właśnie takie trochę pończoszkowate. Zatrzymujecie się na tym fragmencie, panie Rafale, żeby udowodnić, że już się należy do Ducha Świętego i zbawienie jest na bank. Tylko że to jest to ci sami, do tych samych Koryntian, którzy już są naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego. Święty Paweł w 5 rozdziale pisze o tym, 5 rozdział. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. To jest 5:20. Tak, 5:20. Więc jak można się pojednać z Bogiem, panie Rafale, skoro ma się już Ducha Świętego, ma się Jego pieczęć, jest się Nim naznaczonym i wyciśniętym, a jednak trzeba się pojednać z Bogiem. A co to znaczy pojednać się z Bogiem? Bo znów homo luterus może nie wiedzieć, co to znaczy pojednać się z Bogiem. Otóż, drodzy homo luterusi, czyli protestanci, pojednanie się to znaczy, że jeśli ja się muszę z kimś pojednać, to znaczy, że z tym kimś nie mam zgody. Prawda? Zerwałem zgodę, zerwałem, tak jak żona na przykład się jedna z mężem, czy mąż z żoną, bo zerwali więzy małżeńskie, prawda? Tam rozeszli się, pozdradzali się, prawda? No i czy żyją w nienawiści, żyją w nieprzyjaźni, to trzeba się pojednać. I wtedy mąż z kwiatkiem idzie do żony, prawda? Albo żona z krawatem do męża i się jednają, przepraszają się. To jest pojednanie, prawda? Więc jeżeli Koryntianie mieli się pojednać z Bogiem, to znaczy, że stracili jedność z Bogiem. A co to, a jak się traci jedność z Bogiem? No to proszę sobie przeczytać 5 rozdział do Koryntian, 1 listu, kiedy święty Paweł tam pisze o grzechach, gorzej jak w świecie, więc przez grzech traci się jedność z Bogiem. I zobaczmy, Koryntianie, pan się tutaj powołuje na ten werset do pieczęci. Koryntianie mają pieczęć Ducha Świętego, są naznaczeni, wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek ducha, więc oni mieli zadatek, mieli wyciśniętą pieczęć, byli świątynią Ducha Świętego, a jednak musieli pojednać się z Bogiem, a jednak otrzymali w 3 rozdziale przestrzeżenie, że jeśli zniszczą świątynię Boga, to ich zniszczy Bóg, prawda? Więc bycie naznaczonym Duchem Świętym, otrzymanie Ducha Świętego jako zadatku i wyciśnięcie pieczęci gwarantuje nam nieutracalność zbawienia, czy nie? Panie Rafale,
Bo pan widzi tylko to, a ja panu przedstawiam troszkę szerszy kontekst listów, bo są dwa listy. Pan sobie wyciągnął jeden fragment, który panu pasuje, a do Koryntian są dwa listy, prawda? Jest 16 rozdziałów w pierwszym, 13 w drugim, to daje razem 29 rozdziałów, a pan sobie wybrał tylko jeden fragmencik. O pieczęci ducha. A gdzie 29 całych rozdziałów? Powiedziesz pan, panie Rafale, jakie pan masz myślenie? Jaki pan masz rozumek ograniczony? Zresztą nie tylko pan, cały protestantyzm. W 11 rozdziale. Jeżeli gdy jesteśmy, lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Boga, upominając, upomnienie otrzymujemy, zobaczmy. Otrzymujemy, czyli święty Paweł otrzymuje i oni. Jesteśmy sądzeni przez Boga. Święty Paweł siebie też włącza w to. Nie mówi sądzeni jesteście, otrzymujecie, tylko otrzymujemy. Jesteśmy sądzeni przez Boga. Otrzymujemy upomnienie, abyśmy nie byli potępieni ze światem. Czyli święty Paweł też przyjmował upomnienie, aby nie został potępiony ze światem. No chyba, że teraz pan Rafał będziesz, że święty Paweł był takim apostołem, że jednak był apostołem, którym nie był, bo taki pak przyjął wiarę, że jednak jej nie przyjął i Duch Święty go tak oświecił, że jednak w tym oświeceniu go tak przyświecił, że go nie oświecił, skoro bierze pod uwagę to, że może być potępiony. No proszę zauważyć. Święty Paweł nie pisze tu z pozycji, jak pan Rafał sobie, czy się pan Adrian wygodnie ustawili, że im już nic nie może zrobić, bo mają pieczęć Ducha Świętego. Święty Paweł ją miał, czy nie? No chyba ją miał. A więc, ale otrzymywał pouczenie, abyśmy, czyli on i Koryntianie, nie byli potępieni ze światem. A więc co? Dlaczego można być zniszczonym przez Boga, mając Ducha Świętego, mając pieczęć, prawda, wyciśniętą, mając zadatek Ducha Świętego? Można być zniszczonym przez Boga. Trzeba się jednać z Bogiem, bo się przez grzech traci jedność z Bogiem, mając Ducha Świętego. Trzeba przyjmować napomnienia, mając Ducha Świętego, trzeba przyjmować napomnienia, aby nie ulec potępieniu ze światem. W tamtym nagraniu, w poprzednim, widzieliśmy, że autor listu do Hebrajczyków pisał, że musimy się troszczyć o zbawienie, abyśmy, czyli on, nie zeszli na bezdroża, abyśmy nie uniknęli kary. Abyśmy uniknęli kary. Więc mamy już świętego Pawła, który pisze, że przyjmuje upomnienie, żeby nie został potępiony. Autor listu do Hebrajczyków musi się troszczyć, aby o zbawienie, aby nie zostać, aby uniknąć kary. On musi się troszczyć o zbawienie, on musi pilnować, czuwać nad tym, co słucha. Więc mamy dwóch apostołów, którzy was wałkują jak walec pomidora. I to jeszcze zgnitego. Może byście to chociaż jakimś zdrowym pomidorem było, no to by była jakaś szkoda, ale zgnitego, cuchnącego to nie szkoda. To takim pomidorkiem sobie jesteście, jeszcze was walec przejechał. To nawet ketchup z tego niedobre, bo to co, to po śmierdzącym pomidorze. Więc tylko szlafem spuknąć i w kanał. Tak jest protestanckie myślenie. Więc panie Rafale, troszkę szerszy kontekst tutaj panu przedstawiłem w liście do Koryntian. Oczekuję tutaj na merytoryczne ustosunkowanie się do tych fragmentów, do tego, co tu jest mówione, a nie lać mi wody o Rzymianach, o tym, o tamtym, bo macie trzy wersety, którymi żonglujecie na przemian. Jeszcze na koniec, 7 rozdział. Zasmuciliście się bowiem po Bożemu. Zasmuciliście się, ale żeście się zasmucili ku nawróceniu. Jak może się mający Ducha Świętego człowiek zasmucić ku nawróceniu? Przecież co Koryntianie? Mają pieczęć Ducha Świętego, mają zadatek Ducha Świętego, wyciśnięta ta pieczęć. Pan się posługuje tym fragmentem, żeby powiedzieć, że już się
należy do Boga, że już się nieutracalny jest, a jednak oni się nawracali ku zbawieniu. Jak to jest możliwe, panie Rafale? Dobra, niech pan troszeczkę przemyśli. Ja wiem, że homo luterus jest na trochę innym poziomie poznawczym, no ale mimo wszystko liczę na to, że jednak z pomocą Ducha Świętego wzniesiecie się na ten poziom homo sapiensa. A wystarczy zrobić ten krok, żeby z homo luterusa przejść na poziom homo sapiensa, żeby protestantyzm się rozwalił właśnie jak cuchnący pomidor zgnity pod walcem. Pozdrawiam.